Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Paweł Zagumny, witam Cię. Dzień dobry, witam. Paweł jest znanym siatkarzem, jego takie największe jakby osiągnięcie to jest zdobycie Mistrzostwa Świata. Tak? Dobrze mówię? Dokładnie, ale tak uściśle, już jestem byłym siatkarzem na sportowej emeryturze, także Mistrzostwo Świata, Europy, juniorów, seniorów, także wszystko oprócz Olimpiady. Jasne. W którym roku w ogóle zacząłeś uprawiać sport? Jak chciałbym, żebyś opowiedział swoją historię związaną ze sportem? Zacząłem uprawiać jeszcze w latach 80. Dokładnie daty nie pamiętam, bo oboje moi rodzice byli zawodnikami, oboje byli trenerami i gdzieś ta piłka zawsze w domu, czy też na hali podczas treningów gdzieś się przeplątywała. Także takie treningi już stricte siatkarskie pod egidą trenera w klubie MKS MDK zacząłem uprawiać w 1990 roku, czyli mając 13 lat. 13 lat. Ale tak naprawdę myślę, że tak od 8, 9, 10 roku życia już z tatą na sali grałem, latałem, piłką odbijałem, bawiłem się, czy to w kosza, czy w siatkówkę, czy trochę w piłkę nożną, także cały czas. Czyli gdzieś normalnie jak każdy dzieciak po prostu sobie pogrywałeś. No. Pogrywałem sobie na podwórku, ale do tego jeszcze jak tata miał swoje treningi z seniorami, zawsze byłem na tych treningach i tam już próbowałem odbijać. No tak, siatkówka nie jest aż tak popularną dyscypliną dla dzieciaków, jak powiedzmy piłka nożna, że każdy dzieciak kopie tą piłkę praktycznie odbija od muru, tak, grając ze sobą. Tutaj jest większy problem, no bo trzeba już jakąś tam siatkę powiesić, tak? Ale udawało ci się. No na podwórku ciężko było zebrać ekipę do grania siatkówkę, ale też na początku też za bardzo nie potrafiłem w nią grać. Także na podwórku grało się w piłkę nożną, tak jak powiedziałeś, w koszykówkę, inne rzeczy, rower. Także to czego teraz jest troszeczkę mniej, jak widzimy za oknem, ale spędzaliśmy całe dnie na dworzu i myślę, że pomogło mi to później, w późniejszej karierze. No i co, trafiłeś do klubu. Kiedy zacząłeś jakieś pierwsze sukcesy? Pierwsze zawody, pamiętasz jakieś? Pierwsze sukcesy, myślę, że dość szybko, bo już w 1993 roku trafiłem, czyli po 3 latach trenowania trafiłem już do reprezentacji Polski kadetów, w której grali zawodnicy rok starsi. Pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata. Rok później, w 1994 roku, Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych. I tak później z roku na rok zdobywaliśmy a to złoty, a to srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów Klubowych. Dość szybko także trafiłem do drużyny seniorskiej, bo mając niespełna 18 lat podpisałem kontrakt zawodowy, będąc jeszcze w 4. klasie zawodowy z Czarnymi Radą. Wyjechałem z Warszawy i tak naprawdę przez 22 lata tułałem się czy to po Polsce, czy po Europie. Tak, ale powiedz mi, na początku w juniorach pojawiają się już jakieś pieniądze? Dzieciaki są w stanie jakoś zarabiać na takim sporcie? Nie, w juniorach to tak naprawdę jest chyba troszeczkę tak też nie fair płacić juniorowi. Junior ma trenować, ma mieć dobre warunki do treningu, ma mieć dobrego trenera, dobrą halę. Teraz wszystko, ta infrastruktura jest bardzo, bardzo dobra. Oczywiście 25 lat temu, 30 lat temu było troszeczkę gorzej z tym, ale trenerzy nadrabiali chęcią, nadrabiali pomysłami, nadrabiali dobrymi treningami, także te niedociągnięcia może halowo, oświetleniowe, piłkowe nawet Jasne. Czasami, to były nadrabiane przez inne atuty. No tak, ten sport się jednak bardzo mocno zmienił. Są inne warunki jakby do trenowania w tej chwili dla młodzieży. Powiedz mi, bo też czytałem, że miałeś przygody z drużynami zagranicznymi, tak? Bo też nie grałeś tylko w Polsce, ale też za granicą gdzieś grywałeś, tak? Dokładnie. W wieku 23 lat zdecydowałem się na wyjazd zagraniczny. Była to Liga Włoska, takie NBA, można powiedzieć, siatkarskie ówczesnych czasów, gdzie grali wszyscy najlepsi siatkarze na świecie. Od nich można było się uczyć każdego dnia. Na każdym meczu był to poziom reprezentacyjny. Grali wszyscy Brazylijczycy, Rosjanie, Włosi, Francuzi, także Amerykanie. Także można było naprawdę co tydzień mieć wielkie widowisko, wielki mecz. I ja na tym skorzystałem. Byłem w Padwie, w klubie z Padwy przez 3 lata i wróciłem, można powiedzieć, z tych Włoch, jak już dojrzały siatkarz. Ale czemu wróciłeś? Nie chciałeś tam się związać na stałe już z tymi włoskimi klubami? Podczas tych 3 lat mojej nieobecności w Polsce powstała zawodowa liga, która się nazywa do dzisiejszych czasów Plus Ligą. Pojawili się sponsorzy, pojawiły się drużyny, pojawiły się pieniądze i skorzystałem z powrotu do domu. Rok później urodziła mi się córka, także wszystko no wygodniej było siedzieć po kolei. W Polsce. Tak jest. Ale miałeś jeszcze chyba z jakąś inną drużyną zagraniczną przygodę jakąś, tak? Z Austrią?
Nie, po 6 latach spędzonych w Olsztynie wyjechałem do Aten, do Panathinaikosu Ateny. No tak. Gdzie były to ostatnie lata jakby świetności Ligi Greckiej, w której grało 5-6 drużyn powiedzmy mocnych, 3-4 bardzo mocne, także jeszcze się załapałem na czasy, w których można było grać na dobrym poziomie. Także ile czasu rok, spędziłeś? Rok. Ale urodził mi się tam syn, także wspomnienia. O, no to dobre, fajnie. No tak, ogólnie cały czas wiązałeś tutaj przyszłość jakby z Polską, tak? Generalnie tak, chociaż pojawiały się tam się różne, tak jak mówisz, oferty, czy z Rosji, czy z innych państw, ale jednak myślę, że ten czynnik rodzinny zwyciężył i tak naprawdę już nie chciałem, mimo że żona i tak siedziała całe dnie sama, całe tygodnie, bo ja przypomnijmy, że grałem też w reprezentacji. Sezon ligowy trwa powiedzmy od września do kwietnia, do końca kwietnia. W maju zaczyna się reprezentacja i tak naprawdę z drobnymi przerwami jedzie się ciągiem przez praktycznie 12 miesięcy. Także skazując ją jeszcze na jakąś UFę bądź daleki wyjazd na Syberię, to myślę, że nie byłaby do końca zadowolona i myślę, że dlatego też spędziłem większość czasu w Polsce. W dobrych klubach, w stabilnych klubach, także myślę, że na pewno nie mogę na to narzekać. Jasne. Ile lat miałeś, jak zakończyłeś przygodę ze sportem? Ja miałem 40 lat, także... To bardzo późno. Bardzo długo grałem, tak. 22 pełne sezony zawodowe w najwyższych klasach rozrywkowych i tak naprawdę skończyłem jako zawodnik spełniony. Mhm. Nie czułem już takiej satysfakcji z gry, już przeszkadzało mi to, że nie mogę pewnych rzeczy zrobić. Być może jeszcze zdrowotnie dałbym radę pociągnąć jeden sezon, może dwa, ale już stwierdziłem, że nie jestem zadowolony. Trzeba kiedyś z tego, co tutaj swoją rolę młodszym, tak? Z tego, co prezentuję na boisku i tak naprawdę miękko przeszedłem do innej dziedziny życia. A powiedz mi, jak wygląda emerytura? Tak mówię, w cudzysłowie emerytura, bo jesteś jeszcze młodym człowiekiem. Co człowiek jakby po karierze sportowym jest w stanie robić? Czym ty się zajmujesz? Czy pracowałeś już też emeryturę swoją przez tą grę? Jak to wygląda? Ja tak naprawdę miałem miękkie lądowanie, bo trafiłem od razu do klubu, gdzie byłem odpowiedzialny za tworzenie drużyny, za transfery, także nie nudziłem się za długo. Pracowałem rok w klubie, później w innych strukturach siatkarskich, także teraz prowadzę swoją szkółkę, akademię, organizujemy dla dzieci, dla dorosłych obozy, na które serdecznie zapraszam. Także nie nudzę się, mam co robić, być może już nie w świetle Jupiterów, ale z odrobiną satysfakcji. Wracając tutaj do tej szkółki, no bo to jest twój jakby aktywny biznes w tej chwili, tak? Przyjmujesz dzieciaki w jakim wieku? Od jakiego wieku można zacząć grać? My akurat przyjmujemy na obozy dzieciaki od 9-10 roku życia, w zależności od umiejętności, do 17 roku życia. Także my prowadzimy tylko działalność obozową, taką stricte na co dzień mieliśmy w Londynie, ale poprzez pandemię troszeczkę nam to pokrzyżowało szyki. Tam sale zostały pozamykane dość szybko i długo nie otwierane, ale w takim prime time, można powiedzieć, mieliśmy ponad 100 osób, także w 2018 żeśmy otworzyli, także... No widzę, to już nieraz działałeś jakby poza Polską, tak? Cały czas na tyle odważnym jesteś człowiekiem, że próbujesz się jakby wybijać też na rynki europejskie. No Londyn był to troszeczkę szalony pomysł, wiadomo, Polonii bardzo dużo naszych rodaków i siatkówki praktycznie nie ma tam. W wydaniu młodzieżowym, czy tam dziecięcym, pojedyncze klubiki. Dlatego stwierdziliśmy ze znajomymi, którzy tam mieszkali, że może się uda otworzyć akademię. No i tak naprawdę przez praktycznie 2 lata, 1,5 roku ta akademia działała bez przeszkód, rozwijała się. No wiadomo, jak nie jeden biznes położyła pandemia, taki naszą działalność też pokrzyżowała. W międzyczasie otworzyliśmy obozy w Polsce. Robimy obozy dla amatorów dorosłych, którzy przyjeżdżają na nasze obozy, gdzie profesjonalni trenerzy zajmują się nimi, pokazują, że siatkówka to nie jest tylko przyjść popykać, tylko że ciężki kawałek chleba. Chcemy im dać tą wiedzę, tą świadomość, że zawodowy siatkarz pracuje powiedzmy 8 godzin dziennie, przychodzi na trening jeden, trening drugi, 2,5 godziny rano, 2,5 godziny po południu i wtedy pytamy ich, jak się czują, jak przepracują tak przez cały tydzień. Także. I tak wyglądało też twoje życie, jak trenowałeś? 2 treningi dziennie? 2 treningi dziennie. Ile razy w tygodniu? No 5 razy w tygodniu, 2 treningi dziennie. Nie czułeś się zmęczony? Nie było przetrenowania jakby? No,
czasami było, czasami nie było. To już głowa trenera była, czy docisnąć, czy odpuścić. W tym był czasami jeden dzień wolny w tygodniu, także odpoczywało się w tym jednym dniu. No różnie to bywało. No, czasami chodziło się miesiąc bardzo zmęczonym, czasami chodziło się wyświeżonym, także... A jak okiem profesjonalisty wygląda dzisiejsza siatkówka? No bo ona bardzo mocno się zmieniła właśnie od tych czasów, jak zaczynałeś tam 20 parę lat temu. No tak jak powiedziałem, hale inne, transmisje telewizyjne inne, więcej sponsorów, pełne zawodowstwo w Polsce. Co jeszcze? No, tak jak każda inna dyscyplina, jest szybciej, skaczą wyżej zawodnicy, są może silniejsi. Myślę, że na pewno techniką nie odbiegali zawodnicy sprzed 30 lat od tych zawodników, którzy są teraz, ale wszystko inne idzie do przodu i tak naprawdę może tutaj, jak to się mówi, prochu nie wymyślimy. Atakować będziemy z lewego, z prawego, ze środka, ale te rozegrania mogą być szybsze, mogą być dokładniejsze i tak naprawdę na tym się chyba skupiają teraz. A jak wygląda w ogóle zarabianie na tym sporcie? Pojawiły się duże pieniądze w tym sporcie, czy nie za bardzo? No, myślę, że pieniądze są godne przez całą karierę, jeżeli ktoś jest zawodnikiem czy ligowym, czy reprezentacyjnym. Myślę, że żyje na godnym poziomie, a od tego, czy odłoży, to już zależy, czy mocno szarżował w wieku grającym, czy inwestował dobrze, czy dobrze odkładał, czy po prostu kupował samochód co roku i zostaje mu tak naprawdę złotówka, jak skończy granie. Także tutaj wszystko mi się wydaje indywidualnie, ale generalnie zawodnicy reprezentacyjni, myślę, że kończąc kariery, będą mieli emerytury już. A jak twoim zdaniem wygląda sprawa połączenia sportu takiego zawodowego, stricte jak miałeś tam po 2 treningi dziennie, z biznesem? Czy sportowiec ma możliwość jeszcze prowadzenia jakiegoś biznesu w trakcie zawodowej kariery, czy nie za bardzo? Myślę, że mając możliwości finansowe, dobierając sobie odpowiednich ludzi, powinien zacząć, zanim skończy granie, zacząć jakąś działkę, drugą nogę swoją otworzyć, tak aby miękko wylądować po zakończeniu kariery. Kariera zawodnicza jest wielką niewiadomą, nie wiadomo kiedy się skończy. Ja miałem tą przyjemność i szczęście, że grałem przez 22 lata praktycznie bez żadnej operacji. No to rzadko się trafia właśnie. Ja tam miałem problemy powiedzmy z plecami, raz złamałem rękę, ale nigdy nie były to jakieś urwania nogi typu na pół roku pauza, także tu miałem dużo, dużo szczęścia. Niektórzy mieli mniej szczęścia, niektórzy nie pomyśleli o tym, aby zacząć odkładać, aby gdzieś ten drugi swój biznes ulokować, ale teraz widzę, że chłopaki mając duże możliwości finansowe, czy to kupują mieszkania, czy inwestują w jakieś instrumenty finansowe, czy też zakładają, nie wiem, hurtownie, sklepy. Widać, że mocno działają na tej drugiej płaszczyźnie i idzie im w niektórych przypadkach bardzo dobrze. Tutaj chyba też dużo ludzi po zakończeniu kariery wbija się jakby w karierę trenerską, prawda? No ci widać, że ci zawodnicy, którzy grali na arenie międzynarodowej, ale też i zwykłe ligowcy, czując, że jeszcze nie do końca się nie spełnili na tej hali sportowej, idą właśnie czy to w trenerkę, czy to w prezesurę, czy to w dyrektorowanie w klubach. Cały czas ich ciągnie do tego i jedni sobie radzą bardzo dobrze, jedni sobie radzą gorzej, ale widać, że czują tą miętę do tej dyscypliny, bo robili coś z pasją przez wiele, wiele lat i im dalej to zostało. Powiedz mi jeszcze takie pytanie, jak wygląda dzisiejszy sport, jeżeli by nie było sponsorów? Jest w stanie istnieć, czy jest to zależne typowo też w tej chwili od sponsorów? No oczywiście sport jest uzależniony od sponsorów, czy to od miast, czy od podmiotów prywatnych, czy od spółek Skarbu Państwa. Myślę, że to też dla tych firm jest znakomita promocja. Jest to chyba najtańszy segment reklamowy, bo wykupując 2 godziny w telewizji zapłaci się 10 razy więcej niż jak pokazuje się mecz w tej telewizji. No także, na pewno i też jest ta sama reklama. I ta sama reklama, a płaci się 10 razy mniej, także sponsorzy czują satysfakcję, wielokrotnie utożsamiają się z klubem swoim, na który łożą pieniądze, także pozytywne emocje, troszeczkę adrenaliny, troszeczkę niewiadome i to, co biznesmeni chyba lubią. Oczywiście. Powiedz mi, Paweł, mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze zadaję pytanie, czy osiągnąłeś już sukces w życiu? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak to czujesz? Zakładając sobie jakieś tam drobne cele na początku mojej przygody z siatkówką, myślę, że osiągnąłem kilka sukcesów.
czy to na w arenie międzynarodowej, czy na arenie polskiej. Sukcesem było też założenie rodziny, utrzymanie jej do tej pory. Oczywiście, to jest wielki sukces. Myślę, że połowę życia przeżyłem na wysokiej adrenalinie. Mam 44 lata, czyli można powiedzieć, że połowę życia grając w siatkówkę. Wysoka adrenalina, dużo emocji. Teraz czas na sukcesy troszeczkę mniejsze, może mniej stresujące, mniej denerwujące, ale też sukcesy. Także te cele wyznaczam sobie z roku na rok. Może nie są to cele już teraz stricte sportowe, ale cele inne i staram się do nich dążyć. A jakie plany biznesowe na przyszłość? Plany biznesowe zmieniają się, może nie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, ale mówię, no jest projekt siatkarski, Akademii Siatkówki, być może zaraz pojawi się inny projekt, także jestem otwarty na wszelkie propozycje. Jeżeli będą one zgodne ze mną, z moim ja, to... Na razie sport jakby, cały czas... Tak, na razie sport, no w tym czuję się mocny, więc nie widzę może możliwości, może nie możliwości, ale potrzeby też teraz przebranżowienie się, nie wiem, na budowlankę, także... Jasne, oczywiście. Jest sport, to daje mi satysfakcję, to cały czas się cieszę z tego, co robię i to jest najważniejsze. Paweł, życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Dziękuję. Jeżeli film dzisiejszy się Państwu podobał, bardzo proszę o wciśnięcie ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia.